pewnym punktem zespołu austriackiego. Chociaż w samych startach Pucharze Świata tego nie potwierdził, ale na igrzyskach był mocny. Pięknie. Niebezpiecznie w stronę lewej strony zmierzał. Tak. Ale postanowił powalczyć mocno, odległość 222,5 metra najdalej. To już naprawdę piękny skok na ścisłą czołówkę. Czyli znowu podium? No, kto wie, kto wie. Myślę, że Witthölzl jest także dzisiaj, tak wyglądało, bardzo mocny. Na razie 221 nota, 2,5 punktu przed krańcem, 5,5 przed Inge Brygsenem.